stary. Jak byłem mały, się stary przewodniczący. Nasz moje powitanie, które mam z córką, że umiem myśleć o teczkach. Beczka i... A, tego nie znałem! Dobre! To jeszcze raz, to mnie naucz. Żółwik, beczka, beczka i piąteczka. Był taki ciekawy artykuł w magazynie rowerowym. No proszę, wszystko fajny patent, wszystko na różowo, nawet stanik. Poduszka, no proszę. To są dopiero sympatycy Giro d'Italia. Tak. Bolesław Piecha podważył też rządowe dane mówiące o ograniczeniu dostępności dopalaczy i spadku liczby zatruć tymi substancjami. Nie ma sklepów z dopalaczami w Polsce. Czy pan wie, ile jest zatruć dopalaczami na polskich oddziałach? Wcale nie mniej. 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 Swoich danych dotyczących walki z dopalaczami Bolesław Piecha nie przedstawił. Może nie będzie to wierny cytat. Eunuch i krytyk w jednej są parafii. Obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi. Odwołam się do tego samego poety, bo pan premier dzisiaj też w poetycznym nastroju. Ach szelmy, łotry, ach łajdaki, żeby was piorun czas. O akcji serbskich służb na specjalnej konferencji prasowej poinformował prezydent tego kraju Borys Tadić. Ja nic nie słyszę. Extradition process is underway. Panie pośle, pan widzi, co pan ma wpięte w klapie, pan marszałek Dorn. Obronimy Matoła i zdjęcie Ludwika Dorna. Nie, Donalda Tuska. Boże, oczywiście Donalda Tuska. Nie mam problemów ze wzrokiem, ale się zagalopowałem. Donalda Tuska w koszulce reprezentacji Polski. Czy za tą plakietkę pan marszałek Dorn powinien zostać w jakiś sposób ukarany? No, pan marszałek Dorn cieszy się immunitetem, więc oczywiście nie. Wojciech Grzyb był cały czas bardzo aktywny, teraz dogrywa piłkę w pole bramkowe, strzela ponownie Janoszka i znów nie udaje się zdobyć gola. Oto powtórka tej sytuacji, Grzyb po raz 200 w Ekstraklasie, wcześniej rozegrał 86 meczów bez choćby żadnej przerwy, teraz wrócił po dwóch meczach pauzy, a my zobaczymy, jaką sytuację miał Janoszka i jakie rady ma trener Lęczyk dla swojego obrońcy. To teraz wiemy już wszystko, wiemy, z kim gra Marek Gancarczyk. Wrocław, Łódź, Kraków, bardzo proszę. We Wrocławiu jesteśmy na Klecińskiej, większy ruch na Grabiszyńskiej. Teraz jest najprościej i to należy wykorzystać. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię serdecznie. Jakie masz słowo? Mama. Mama, cudowne słowo, to jest po prostu najlepsze słowo, jakie mogło dzisiaj paść. Gratuluję i 100 zł dla ciebie. Zapisuję w takim wypadku wyraz mama. Proszę bardzo. Ojej, pomyliłam się. Tutaj wpisujemy M. O, dobrze, ja wezmę może drugi mazak, żeby poprawić. Tutaj będzie wielka literka M. O, mama. Dobra, w takim wypadku nie za bardzo widać, co tutaj jest napisane. Przekreślam to i zapisuję kolumnę niżej. Mama.